Wyciągniemy to. A, gdzie jest mój kopilot? Już uciekł? Zostałem sam. Nie. Nie. Jeszcze lewe skrzydło mamy. Przynajmniej ono pozostaje. Nie, dobra, chyba musimy się ewakuować. Ekstremalne przyciążenie 2G to zdecydowanie z... O kurwa, ja wysiadam! Later. Czekajcie. Znowu pilot zniknął! Gdzie jest mój pilot? O! Cześć, z tej strony Freaks, a to film o FAPie 16. Samolot na 9.0, premka w drzewku niemieckim, kosztuje bodajże $70, czy tam euro. Od razu mówię, że jeżeli ktoś naprawdę wyda pieniądze na ten samolot, to jest nieźle zdesperowany i w sumie trochę mu współczuję, albo zazdroszczę, bo ma tyle pieniędzy, że nie ma na co ich wydawać. Ale jako, że ja ten samolot dostałem za darmo, to powiem o nim co nieco. Żebyście wiedzieli, co was omija, jeżeli nie zdecydujecie się na zakup. A więc, jest to samolot na BR-ze 9.0, czyli może spotykać samoloty z BR-ów 8.0 do 10.0 i biorąc pod uwagę War Thunderową kompresję, no jest to dosyć spory zakres przeciwników. Mamy samoloty takie jak Meteor, albo mamy takie samoloty jak F-8U i no są to różne poziomy przeciwników, bo o ile z Meteorem nie będziemy mieli problemu, o tyle z F-8U nie będziemy mieli szans. FAP jest dosyć ciekawym samolotem, ponieważ ma dużo interesujących elementów. Jednym z tych elementów są dosyć ciekawe klapy, drugim są dosyć ciekawie umiejscowione rakiety, które widzicie obecnie. One są pod nosem w takim zasobniku dziwnym, schowanym w środku samolotu i wysuwają się tylko i wyłącznie na tyle, żeby można było nimi strzelić. Wystrzeliwują się po 4 i mają głowice kumulacyjne, więc są dosyć śmieszne. Może również zabierać dosyć sporo ładunku, jakieś bomby zapalające, rakiety. Można tego naprawdę w tym samolocie zabrać od cholery, no ale obecnie zajmujemy się zastosowaniem tego samolotu na bitwach realistycznych. Jak widzicie, biorę bomby tylko i wyłącznie po to, że, no to okej, tutaj troszeczkę optymistycznie wystrzeliłem tego AM-9B. Biorę bomby po to, że najskuteczniejszą strategią w moim doświadczeniu w lataniu tym samolotem jest lecenie bokiem i przy ziemi. Tylko i wyłącznie po to, żeby rozwalić bazy i przechwycić takie samoloty jak właśnie F-84F. I po tym jak zniszczymy bazę, co już tutaj zrobiłem w międzyczasie, możemy się zająć walczeniem nie z całym teamem przeciwnika, tylko z tymi, którzy zdecydują się od tego teamu troszeczkę odlecieć, jak na przykład ten A4E. I teraz będziecie mieli okazję zobaczyć klapy tego samolotu, które są interesujące, bo są i po jednej, i po drugiej stronie skrzydła i idą praktycznie przez całą szerokość samolotu. O, teraz się otworzyły. Widzicie, że są i z jednej, i z drugiej strony i nawet są pod kadłubem, co jest dosyć interesujące. A4E, no cóż, ciężko od niego wymagać czegokolwiek, wiecie, poza tym jednym zakrętem. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pójść odrobinkę do góry i spaść mu na łeb. A4E to są dosyć smutne samoloty. Lecimy z bombami, odrzucamy bomby, ponieważ jest tutaj sporo przeciwników. Samolot ten ma dosyć dobre przyspieszenie przy średnich prędkościach. Niestety, no, nie jest to demon prędkości, ani nie jest to MiG-19, który ma, wiecie, generację energii dosłownie nie z tej ziemi. Tym samolotem, jeżeli zaczniemy się skręcać, no to będziecie operować tak w przestrzeni pomiędzy 400 a 600 na godzinę. No i tutaj trzeba uważać, ponieważ wasze klapy operują tylko do 500 na godzinę. Więc te klapy można łatwo sobie urwać. No i nie będzie to zbyt fajne, tym bardziej, że klapy w tym samolocie, jeżeli są urwane, to urywają się razem z lotkami, także jeżeli je urwiecie, no to nie dość, że stracicie potencjalną zwrotność, którą wam dawały, to jeszcze w dodatku stracicie możliwość obracania się dookoła własnej osi albo częściowo, albo całkowicie, bo oczywiście zależy, czy urwiecie jedną czy dwie klapy. F-84F, którego złapałem właśnie podczas nawalania naszych baz, jak widzicie, wziąłem 4 bomby zapalające, no i lecę po prostu bokiem, bo nie mam ochoty bić się z całym teamem przeciwnika. Zrzucimy tutaj te bomby na dwie bazy, także zawsze
jakiś tam hajs i jakieś tam punkty doświadczenia, w końcu to premka, więc bierzemy go po to, żeby zarabiać, a niszczenie baz działa całkiem spoko. Jak widzicie, dwie bomby wystarczą. I przy okazji pojawia się tutaj F2H, który, nie wiem, zaspał i próbuje obecnie dołączyć do swoich kolegów. I muszę wam powiedzieć, że jestem w stanie zrozumieć, co ludzie widzą w strzelaniu z rakiet w War Thunderze, bo jest to po prostu satysfakcjonujące. Zresztą sami zobaczcie. Gościu tak leci, jakby trochę chciał, a nie mógł. Jesteśmy na prawie 5 km, więc nawet nieszczęsna AM9B będzie lecieć tutaj dużo, dużo lepiej. No i F2H żegna się z tą bitwą. A4E, jak mówiłem, jest to smutny samolot, który najpierw jakimś cudem unika trafienia przeze mnie hispanką, a potem przestaje manewrować w momencie, kiedy powinien ostro manewrować zacząć. No i A4E również dostaje rakietą w otwór tylny, a tutaj Saps to jest 105G, który bił się nie wiadomo jak długo z Ariete. Stwierdziłem, że dobra, jeżeli ten Ariete nie jest w stanie go wykończyć, no to ja muszę to zrobić. Kolejny Saab 105 poleciał taką samą strategią jak ja. Tutaj jest również MiG-19, który próbuje się z nim tam jakoś kręcić. No ale cóż, jeżeli ten MiG-19 nie ma rakiet, no to tak się składa, że ja rakiety mam, a ci gracze nie za bardzo mają lusterka wsteczne, więc po prostu... Nie jest to szczyt skilla, ale jest to dosyć w sumie fajne. I chyba tyle wystarczy, żeby dostarczyć graczom tyle dopaminy, żeby to lubili. Jestem w stanie to zrozumieć. Nie znaczy, że to pochwalam, ale jestem w stanie to zrozumieć. Lecimy, mamy bomby, MiG-17 atakuje, pozbywam się bomb, ponieważ nie jest mi to potrzebne. Tym bardziej, że MiG-17 jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Generalnie MiGi tutaj, jeżeli chodzi o zwrotność, no to będę miał bardzo, bardzo ciężkie zadanie, żeby go wykręcić. Na szczęście nie będę musiał, bo jest to bitwa realistyczna i na bitwach realistycznych tego typu dogfighty kończą się tylko w jeden sposób. Czołgiem i do usłyszenia.